finally get my chance to repay you. Lovely, yes. Our master is on his way to the Valley of the Jedi as we speak. A fortune you will not be so lucky to experience. It is a mystery why one would call Gork and Pick twins. Even though one is a miniature version of the other, they look nothing alike. They also don't battle alike. Pick is the energy and Gork the counter. They are the clashing balance of opposites, one the voice, the other the body. This combination is deadly. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Dark Forces 2. Oto nasz nowy boss. Bracia Sith. O, właśnie jestem przez jednego z nich duszony. Co mogę o nich powiedzieć? Ten, z którym obecnie walczymy, ten duży, to jest niejaki Gork, czyli zmutowany Gamorreanin. Gamorreanie to te świnie z kosą. Ten został jednak zmutowany i maczugę gamorreańską po prostu zastąpili mu mieczem świetlnym. Ma on 3 metry wielkości i waży około 200 kg. I dlaczego oni są nazywani braćmi Sith tak w ogóle? Tu już wam taką opowiem historię. On się nazywa Gork, a ten malutki nazywa się Pik w skrócie. A tak pełne jego imię to jest Pikarun Sibudl. Jest to kowakiańska zmutowana małpojaszczurka. I historia jest taka, że jeden i drugi trafił kiedyś w ręce imperialnego naukowca Tuzina Gasta. I tam zauważył ich w laboratorium mroczny Jedi o imieniu Black Hole, który przeprowadzał na nich eksperymenty, korzystając ze starych sitowskich tam metod alchemicznych. No i wówczas zostali połączeni bardzo rzadką więzią mocy. Tak to się prezentuje. No i wspólnie po prostu tworzą jedną wielką siłę. Wspólnie odczuwają ból. Stali się tak jakby jednym organizmem. Chociaż są zupełnie inni, to nazywani są właśnie bliźniętami. Gork, czyli ten Gamorreanin ogromny, stanowił jakby ciało, a Pikarun siłę taką. No i ten jest troszeczkę trudny do pokonania póki co. I dodać mogę wam jeszcze w ciekawostce, że on walczy, ten mały właśnie, mieczem Mistrza Jody, który on kiedyś zbudował, więc to nie jest jego tam główny miecz, tylko był po prostu zbudowany przez Jodę i zdobyli go od Mistrza Kurana. Podczas, no tam, aresztowania go. No i tyle. Bracia Sith pokonani. Teraz musimy zdobyć głowę 888. Trzeba się tylko po nią przejść. Tylko muszę najpierw tam wskoczyć. Jak mogę to uczynić? Aha, tym sposobem. Tak więc, jak widzicie, nasz stary kumpel 888 został zabity przez braci Sith. Jerek kazał go zlikwidować, żeby nie dawać mu wypłaty. No ale niestety Jerek tutaj pokazał swoją ciemną stronę mocy i kazał go załatwić. Więc my bierzemy jego głowę, ponieważ używając jej jesteśmy w stanie jakby wyświetlić mapę, którą on tam ma zakodowaną, i wówczas będziemy w stanie odkryć, gdzie jest ta Dolina Jedi, więc bierzemy ją. Okej, więc daliśmy radę dwóm dosyć wymagającym bossom. Teraz jeszcze taka ciekawostka mała, ponieważ może wiecie lub nie, ale w dodatku Mistress of the Sith występuje pewien easter egg związany z głową 888. Jak już teraz wiecie, został zniszczony, bo nie można chyba powiedzieć zabity, droid. No i jego głowę Kyle zabrał, aby odtworzyć mapę Doliny Jedi. No a później nie wiadomo, co się z jego głową stało. W każdym bądź razie trafił on w ręce Kaero Baniego, który umieścił go w swojej kolekcji, w swoim muzeum na planecie Ratalai. I on tam właśnie występuje w tajemnicach Sithów. Jeżeli chcecie zobaczyć, o co chodzi, to możecie zobaczyć na moim let's playu Misja 11, Kaero Bane's Base. Co jeszcze mogę dodać? No więc właśnie są czasem takie ciekawe easter eggi.
Tak jak nie wiadomo, skąd mistrz Kuran miał miecz zbudowany przez mistrza Jodę, czy też w jaki sposób maska Nata w sadze miała miecz Anakina Skywalkera, który miał Luke, który przepadł tam na Bespin. No więc to jest właśnie takie fajne, że tyle jest tych tajemnic w świecie Gwiezdnych Wojen. Okej. No i proszę, zobaczcie, pojawiły się już dwie moce z różnej strony. Dostaliśmy leczenie, jak i throw, czyli to jest odpychanie. No ja oczywiście chcę najpierw pokazać wam jasną stronę mocy, później wam na koniec pokażę ciemną, bo to są tam kosmetyczne zmiany. Może nie kosmetyczne, no ale zmieniają się po prostu intra i powiedzmy walczymy z jednym bossem, a nie z drugim. Więc ja wezmę sobie leczenie, bo mi się to przyda, bo jestem lamą, a w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie.